Dzień dobry, witam Państwa serdecznie na dzisiejszej prezentacji na naszym webinarium. Miło mi jest gościć wszystkich wirtualnych użytkowników tego spotkania. W trakcie tej krótkiej prezentacji postaram się Państwu przybliżyć naszą firmę, produkty i rozwiązania, które jak sądzę w wielu wypadkach są wyjątkowe i unikalne. Czas jest krótki, a więc przejdę od razu do meritum. Dwa słowa o firmie. Caldeva jest rodzinną firmą, która już od kilkudziesięciu lat zajmuje się produkcją wanien, brodzików, powierzchni prysznicowych oraz wanien z hydromasażem. Już od lat 70. ubiegłego wieku współpracujemy z renomowanymi biurami wzornictwa przemysłowego, które pomagają nam, tworzą dla nas produkty. Ta współpraca zaowocowała już ponad 100 nagrodami, które otrzymaliśmy za wzornictwo, za nasze produkty, co stawia nas w czołówce producentów wyposażenia łazienek. To, co nas absolutnie również wyróżnia, to materiał, z którego produkujemy wszystkie nasze wyroby, czyli 3,5 mm stal emaliowana. I od tego materiału chciałbym dzisiaj zacząć, ponieważ jest on unikalny i z całą pewnością wymaga przynajmniej kilkunastu zdań komentarza. Wszystkie produkty powstają z stalowej płyty o grubości 2,9 mm. Każdy z nich jest tłoczony na specjalnych prasach o nacisku niemalże 1000 ton. Proces ten odbywa się w dwóch krokach. Najpierw tłoczymy tą właściwą nieckę, kształt wanny lub brodzika. Następnie tłoczymy obrzeża i poddajemy cały produkt odpowiedniej jeszcze obróbce. Spawane są dodatkowe elementy, takie jak uchwyty mocujące do nóg i inne drobiazgi. Następnie każdy produkt pokrywany jest emalią podkładową. Jest to specjalna emalia nanoszona w 100% automatycznie na produkt z obu stron, a następnie wypalana w temperaturze 850 stopni. Ta emalia jest to rodzaj szkliwa, można powiedzieć ceramiki, która w tej pierwszej warstwie ma za zadanie doskonale połączyć się ze stalą i zabezpieczyć ją przed czynnikami zewnętrznymi. Kolejny krok to ponownie naniesienie emali, już tym razem na tą część użytkową wanny lub brodzika. Znowu odbywa się to automatycznie, bardzo cienką warstwą, 0,2 mm i ponownie wypalamy ten produkt w specjalnym piecu w temperaturze znów 850 stopni. W ten sposób uzyskujemy materiał o niezwykłych własnościach, o niezwykłej odporności, który jest odporny na naprawdę bardzo intensywne użytkowanie i intensywną eksploatację. Chciałbym powiedzieć kilka słów o cechach tego materiału, konkretnie o jego właśnie odporności na różne czynniki zewnętrzne. Po pierwsze, odporność na zarysowania. Proszę sobie wyobrazić, że każdy produkt, każda nasza wanna, każdy brodzik jest pokryta cieniutką, ceramiczną powłoką, której twardość jest naprawdę niezwykła. My pokazujemy to zawsze w taki dosyć drastyczny sposób, za pomocą stalowej szczotki. Ten materiał w normalnym użytkowaniu tak naprawdę nie jesteśmy w stanie go porysować, nie jesteśmy w stanie go uszkodzić, czyli wszystkie elementy, jakie mamy w łazience, no nie są w stanie zarysować powierzchni naszej wanny czy naszego brodzika. Również odporność mechaniczna jest bardzo duża. Tutaj wracam troszeczkę do tego, o czym mówiłem przy okazji procesu produkcyjnego. Warstwa emali jest nanoszona niezwykle cienko. A ponieważ emalia jest rodzajem szkliwa, można powiedzieć, czy ceramiki, to jest bardzo podobny materiał, więc podobnie jak szkło, im cieńsze, tym jest bardziej elastyczne. Grube szkło jest kruche, cienkie, tak jak włókno szklane, jest bardzo elastyczne i tym samym odporne na uszkodzenia mechaniczne.
Także wszelkie elementy, które spotykamy w łazience, też nie stanowią problemu od strony mechanicznej. Ten produkt naprawdę trudno jest uszkodzić w codziennym użytkowaniu. Również odporność chemiczna jest tutaj niestandardowa, można powiedzieć, dlatego że wszystkie substancje, z jakimi możemy się spotkać w łazience, czy to będzie lakier do paznokci, czy farba do włosów, czy jakiekolwiek sole kąpielowe, no i oczywiście wszelkie dostępne na rynku środki czystości, nie stanowią problemu dla naszego materiału. Tutaj odporność chemiczna jest na tyle duża, że nic się z tym materiałem, z tą powierzchnią nie dzieje w codziennym użytkowaniu. Kolejny element, odporność na wysokie temperatury. Ktoś może zapyta, jakie to ma znaczenie i gdzie ma zastosowanie. Otóż najczęstsze zastosowanie i najczęstszy jakby profit z tej odporności występuje w obiektach hotelowych. Odłożony na przykład na wannie papieros nie stanowi żadnego problemu, gdyż oczywiście może tą powierzchnię pobrudzić, okopcić, ale nie uszkadza w żaden sposób powierzchni emali. Tutaj też doskonale widać, jak łatwo utrzymać jest naszą powierzchnię w czystości. Wystarczy przetrzeć tego typu okopcenie szmatką, chusteczką i już mamy doskonale czystą i nienaruszoną powierzchnię. Funkcjonuje na rynku czasami taki stereotyp, że wanny stalowe szybko odbierają ciepło, że woda w nich się szybciej chłodzi. Nie jest to prawda. Jest to tak naprawdę mit, gdyż większość ciepła w wannie tracimy przez powierzchnię. I w tym momencie nie ma znaczenia materiał, z którego zrobiona jest wanna, dlatego że ponad 90% strat ciepła odbywa się przez powierzchnię wody, poprzez powierzchnię parowania. Natomiast w przypadku naszego materiału ściany wanny, obrzeża wanny nagrzewają się bardzo szybko, dzięki czemu opierając się o plecy jakby wanny mamy bardzo komfortową sytuację, gdyż jest ona po prostu ciepła. Istotnym elementem jest również odporność na promieniowanie UV. Nasze produkty z czasem nie zmieniają koloru, zachowują swój pierwotny połysk, blask i kolor. Tu doskonałym dowodem, można powiedzieć, na fantastyczne zachowywanie się emali pod wpływem czynników zewnętrznych, w tym światło promieniowania UV, jest elewacja naszego centrum szkoleniowego w naszej głównej siedzibie w Allen, która również wykonana jest z paneli ze stali emaliowanej, które już od ponad 10 lat niezmiennie dobrze wyglądają i nie poddają się zewnętrznym warunkom atmosferycznym. Wszystko to sprawia, że ta zamknięta ceramiczna struktura powoduje, że nasz materiał jest bardzo łatwy w utrzymaniu. Pokazywałem to już przy okazji odporności na wysokie temperatury. Ta zamknięta struktura powoduje, że przetarcie wilgotną ściereczką z niewielkim dodatkiem środków czyszczących, regularne przetarcie powoduje, że nie ma najmniejszego problemu z utrzymaniem czystości. Tutaj jeszcze, żeby potwierdzić odporność chemiczną, zmyję ten lakier do paznokci, który pokazywałem wcześniej. Również odporność na zmywacz jest jak najbardziej stuprocentowa, nie ma najmniejszego problemu z naszą powierzchnią. To, co jest coraz bardziej istotne we współczesnym budownictwie, czyli element ekologii, to również jest bardzo istotna cecha i bardzo duża zaleta naszych produktów. Caldeva już od wielu lat bardzo dużą wagę przywiązuje właśnie do tego aspektu ochrony środowiska. Zresztą sam produkt jest w 100% pochodzenia naturalnego. Bazą jest stal, a emalia jest to
Jest to powłoka, która jest wykonywana w 100% z surowców naturalnych, czyli ze skalenia, kwarcu, boraksu, sody i tego typu minerałów. Jest w 100% ponownie przerabialny i to, co bardzo istotne w kontekście wchodzących coraz bardziej w Europie, również w Polsce, rozwiązań i norm dotyczących ekologicznego budownictwa, Caldevay również tutaj spełnia wymogi takich systemów certyfikacji jak chociażby LEED. Jest to jeden w sumie z niewielu produktów wyposażenia łazienkowego, który tego typu wymagania spełnia i który może być podstawą do uzyskania punktów również w certyfikacji LEED. Przepraszam. Tak. Wszystko to sprawia, te cechy i te własności materiału, że możemy dać na niego 30 lat gwarancji i dajemy tą gwarancję zarówno użytkownikom indywidualnym, jak i w obiektach publicznych typu hotele chociażby. Hotele są zresztą bardzo dobrymi i częstymi naszymi klientami, dlatego że te parametry użytkowe, funkcjonalne, jakie mają nasze produkty, sprawiają, że niektóre z tych dużych sieci hotelowych, a właściwie nawet większość tych dużych sieci hotelowych, wręcz ma wpisany produkt ze stali emalowanej jako obowiązujący w wyposażeniu ich obiektów. Mam tu na myśli takie sieci hotelowe jak Marriott, Sheraton, Hilton, Radisson. Wszystkie one mają w swoich wytycznych napisane, że jeśli wanna, to tylko ze stali emaliowanej i tutaj możemy się pochwalić bardzo długą listą referencyjną obiektów zarówno w Europie, na świecie, jak i w Polsce, bo tak naprawdę ten produkt właśnie ze względu na swoje cechy użytkowe doskonale spisuje się w intensywnej eksploatacji hotelowej. Ponadto dzięki temu, że jest właśnie łatwy w pielęgnacji, nie wymaga dużego nakładu pracy, czasu ze strony personelu sprzątającego, co przekłada się też na odpowiednie efekty ekonomiczne. Czas, aby powiedzieć troszeczkę o naszych produktach i o rozwiązaniach, którymi dysponujemy. Oczywiście w ramach tej krótkiej prezentacji nie mogę Państwu pokazać wszystkiego, ale zachęcam do pobrania naszych katalogów, które są dostępne tutaj do ściągnięcia. Ja chciałbym się skupić na wybranych propozycjach, na wybranych rozwiązaniach zarówno designerskich, jak i funkcjonalnych. I zacznę od tego, że ogólnie gama nasza produktowa jest bardzo duża, to jest ponad 300 modeli wanien i brodzików. Ja pokażę tylko wybrane. Chciałbym zacząć od najnowszej naszej propozycji i od najnowszego naszego rozwiązania, czyli od wanien wolnostojących Meistersztyk. Jest to produkt, który jest unikalny nie tylko wzorniczej, ale również od strony technologicznej, ponieważ trzeba sobie zdać sprawę, że w całości ta wanna wykonana jest ze stalowej wytłoczki, w całości ze stali emaliowanej, łącznie z obudową. Stanowi monolit, stanowi taką niepowtarzalną, wyjątkową bryłę, która może być centralnym punktem łazienki. W grupie wanien Meistersztyk mamy do dyspozycji trzy modele. Pierwszy to jest wanna wolnostojąca Konoduo, oparta na dotychczasowym już modelu wanny właśnie Konoduo z obudową. Bardzo elegancki, prosty, symetryczny, kubistyczny kształt. To dla miłośników tego prostego wzornictwa. Drugi model to wanna Asymmetric Duo, również prostokątna, ale tutaj z takim poszerzonym rantem, który może doskonale służyć do odłożenia jakichś potrzebnych akcesoriów. I trzeci model w grupie wanien wolnostojących Meistersztyk to jest wanna owalna Centro Duo.
która bazuje na bardzo szerokiej serii wannien Centro Duo. Wanny Centro Duo charakteryzuje taki klasyczny, bardzo ponadczasowy kształt, ale jednocześnie bardzo nowoczesny. Wszystkie modele wannien Centro Duo mają takie samo symetryczne wnętrze, natomiast różnią się obrysem, dzięki czemu mogą być zainstalowane w różnych sytuacjach łazienkowych, w różnych aranżacjach. Są to owale wanny, które mogą być zainstalowane przy ścianie, ponieważ mają te dwa narożniki zaokrąglone, czy w narożniku, czy też sześciokąt lub również prostokąt. Z wannien wolnostojących tutaj jeszcze kilka wybranych modeli. Ellipso Duo Oval tutaj w kolorze czarnym, ponieważ oczywiście nasze produkty nie tylko są dostępne w kolorze białym, ale również w innych kolorach tak zwanych sanitarnych, czyli kolorach, które dostępne są u różnych producentów ceramiki łazienkowej. Tutaj zresztą dosyć istotna uwaga, to co wspomniałem, ponieważ emalia jest rodzajem ceramiki, to doskonale właśnie współgra kolorystycznie z innymi elementami wyposażenia łazienki, takimi jak umywalki, toalety, bidety i tym podobne. Właśnie ze względu na ten bardzo podobny fizyczny charakter materiału. Jeszcze jedna wanna wolnostojąca, bardzo wygodna, Mega Duo Oval. To taka typowa wanna do relaksu i odprężenia. Oczywiście wanny wolnostojące to jest ten taki, nazwijmy to, top wannowy do dużych łazienek, do rozwiązań wręcz nawet pokoi kąpielowych. I to jest tylko fragment naszej oferty. Poza tym chciałbym się jeszcze skupić i pokazać Państwu kilka innych rozwiązań funkcjonalnych, które mamy do dyspozycji. Już na pewno Państwo zauważyli, w niektórych naszych modelach mamy syfony z emaliowaną pokrywą odpływu. Grupa tych wanien charakteryzuje się bardzo dużą funkcjonalnością. To nie tylko element wzorniczy, który wyróżnia te produkty, ale również bardzo fajny element funkcjonalny. Wszystkie te produkty mają syfon ukryty pod emaliowaną przykrywą odpływu. To powoduje, że mamy do dyspozycji całą powierzchnię dna wanny. Żaden element nam nie wystaje. To również sprawia, że możemy wszystkie elementy wewnątrz wanny wykonać z tego samego materiału, którym jest właśnie stal emaliowana, zarówno oczywiście wanna, jak i przykrywa odpływu oraz pokrętło otwierające i zamykające korek wykonane są ze stali emaliowanej. Przykrywa odpływu umieszczona jest w płaszczyźnie dna wanny, tak, czyli mamy do dyspozycji całą płaszczyznę podczas kąpieli. Natomiast korek zamykający odpływ otwiera się i zamyka pod spodem, pod tą pokrywą, w sposób niewidoczny dla użytkownika. Jest to bardzo eleganckie i funkcjonalne rozwiązanie. Oczywiście w każdej chwili tą pokrywę możemy zdjąć, tak aby bez problemu wyczyścić syfon, aby dojść do korka, aby w razie potrzeby właśnie wyczyścić to miejsce. Zresztą w zestawie z wanną tego typu załączona jest specjalna przyssawka, która ułatwia właśnie zdejmowanie takiej przykrywy. Całą bardzo szeroką grupę wanien stanowią wanny typu duo, czyli inaczej można powiedzieć wanny dwuosobowe. Tutaj idea funkcjonalna jest taka, że każdy produkt jest symetryczny, tak? Czyli mamy centralnie umieszczony odpływ, jednakowe oparcie pleców po każdej stronie wanny, dzięki czemu siedzimy równie wygodnie z jednej i z drugiej strony, bądź można po prostu korzystać w wygodny sposób z kąpieli we dwoje. Tutaj jest bardzo szeroka gama tych wanien, na tym slajdzie jest tylko wybrana grupa wanien, jest ich o wiele, wiele więcej i oczywiście również są dostępne w całej szerokiej gamie rozmiarów.
Chciałbym zwrócić uwagę też na wannę Asymmetric Duo, która tutaj też należy do grupy tych wannien właśnie dwuosobowych, ale ma jeszcze taką dodatkową funkcjonalność właśnie w postaci tego poszerzonego rantu. Bardzo wiele osób gdzieś chce mieć to miejsce na odłożenie akcesoriów kąpielowych i kosmetyków. Ta wanna świetnie spełnia tą funkcję, ale może być też zainstalowana w troszeczkę inny sposób, tak jak tutaj na tym górnym zdjęciu, czyli szerokim rantem do wnętrza łazienki, dzięki czemu ten rant stanowi świetne siedzisko, łatwiej wejść do wanny, wyjść, ale oczywiście może być też zamontowana szerokim rantem właśnie od strony ściany, tak jak na tym dolnym zdjęciu. I wtedy stanowi świetną właśnie półkę na akcesoria, bądź miejsce na zainstalowanie armatury. Ponieważ oczywiście w każdej naszej wannie, o ile tylko pozwala na to miejsce zarówno na rancie wanny, jak i pod wanną, możemy instalować armaturę, tak jak jest to pokazane tutaj. Istotna uwaga. Otwory pod baterię musimy wykonać fabrycznie, czyli u nas, w fabryce. Niektórzy twierdzą, że to jest wada, gdyż nie można tego zrobić na miejscu podczas instalacji. My twierdzimy, że to jest zaleta, gdyż dzięki temu każdy może wcześniej sprawdzić, właściwie to my sprawdzamy, czy dana armatura zmieści się na rancie wanny, to po pierwsze, i czy jej elementy, które są potem pod wanną, zmieszczą się z kolei właśnie w zabudowie wannowej. W takiej sytuacji, jeżeli ktoś chciałby zainstalować armaturę na naszym rancie wanny, przesyła nam informację z armaturą, która go interesuje, z miejscem, w którym chciałby ją zainstalować, i my sprawdzamy, czy ten dany produkt w konkretnej wannie jest możliwy do zainstalowania, i wysyłamy odpowiedni rysunek techniczny do akceptacji przez klienta. Cóż, mówiliśmy do tej pory o tych wannach, które raczej są przeznaczone do nieco większych łazienek, ale wiemy, że łazienki często są albo częściej są mniejsze niż większe. Klienci też często stoją przed tym dylematem, czy wykorzystać w łazience wannę, czy też może prysznic, a czasami po prostu chcą mieć dwa w jednym, bo na więcej po prostu nie ma miejsca, czyli decydują się na rozwiązanie, które składa się z wanny i parawanu prysznicowego, tak aby w wannie móc również korzystać z prysznica. I w tym wypadku również mamy specjalne wanny, które tego typu rozwiązania pozwalają uczynić naprawdę funkcjonalnymi, gdyż w przypadku zastosowania wanny z parawanem wcale nie najistotniejszym jest parawan i to, w jakich on będzie rozmiarach, czy jakiego będzie kształtu, lecz bardzo istotne jest, jaka będzie wanna, tak abyśmy w niej mogli wygodnie, bezpiecznie stać podczas korzystania z prysznica. I tu jedną z takich wannien jest właśnie wanna Vioset, która ma specjalną strefę prysznicową, czyli inaczej płaskie bardzo dno, poszerzone, tak aby właśnie w tym miejscu można było wygodnie i bezpiecznie korzystać z prysznica. Przesunięty też do środka wanny odpływ nie przeszkadza podczas korzystania z prysznica. Jeżeli jeszcze do tego dołożymy w tej strefie powierzchnię antypoślizgową, o której będę mówił w dalszej części prezentacji, to już mamy naprawdę 100% bezpieczeństwa i 100% wygody podczas korzystania z prysznica właśnie w wannie. Oczywiście mamy do dyspozycji też całą szeroką gamę różnych nietypowych kształtów wannien. Nie będę tu każdego z tych kształtów omawiał. Zapraszam też do naszego katalogu. Są to zarówno wanny asymetryczne, jak i wanny sześciokątne, ośmiokątne. No jest tu naprawdę duża, duża grupa różnych nietypowych, ale bardzo ciekawych rozwiązań. O,
przepraszam, troszeczkę za daleko. No i mamy też kilka takich, jak my to mówimy, klasyków wannowych. Zresztą nawet nazwa jednej z tych wanien to jest Classic Duo. To są takie produkty, które, o których mówimy, że tak naprawdę nigdy się nie starzeją, pasują do bardzo wielu łazienek, zarówno jeśli chodzi o wzornictwo, takie właśnie ponadczasowe, uniwersalne, jak i ze względu na bardzo szeroką gamę rozmiarów, jaka jest dostępna w tych modelach. I tutaj w Classic Duo mamy 6 rozmiarów wanny prostokątnej i 4 rozmiary wanny owalnej, symetryczny kształt. Wyjątkowo wygodna i elegancka wanna o takich bardzo łagodnych kształtach. Natomiast dla miłośników bardziej prostego, kubicznego wzornictwa tutaj mamy wanny Puro i Puro Duo, czyli wanna jednoosobowa, też w bardzo szerokiej gamie 7 rozmiarów i wanna Puro Duo, symetryczny znowu kształt z odpływem na środku, z również 3 rozmiarami dostępnymi do wykorzystania. Ponadto jeszcze taki produkt bardzo ekonomiczny, ale również fajnie zaprojektowany, czyli Kayono, nowoczesna wanna o bardzo szerokiej również gamie rozmiarów od 150 do 180 cm z szerokim, wygodnym dnem i bardzo wygodnym wnętrzem lub najbardziej standardowa, ale również bardzo fajna wanna Saniform Plus. To już jest taki nasz klasyk od najmniejszego rozmiaru 140 do 180 cm długości. Warto też spojrzeć troszeczkę na to, co oferujemy dodatkowo do wanien i jak rozwiązujemy pewne kwestie też techniczne. I tutaj chciałem powiedzieć 2 słowa o tym, jak rozwiązaliśmy kwestie montażowe po prostu. Montaż nóg w naszym wypadku, w wypadku naszych wanien jest no niemalże dziecinnie prosty. Do wanien przyspawane są specjalne grzybki takie montażowe, na które zaczepia się nogi o specjalnej konstrukcji. Nogi zaczepiane są z obu stron, a następnie skręcane tak zwaną śrubą rzymską za pomocą motylkowej nakrętki. Robimy to bez użycia narzędzi, za pomocą tylko rąk, nie ma potrzeby używania żadnych kluczy, także montaż jest bardzo szybki, dodatkowo regulacja wysokości nóg plus oczywiście możliwość poziomowania sprawia, że montaż odbywa się bardzo szybko i sprawnie. Ponadto możemy ewentualnie zastosować specjalne uchwyty mocujące wannę do ściany przed obudowaniem, także tutaj ten zestaw akcesoriów montażowych jest zabezpieczony z naszej strony w sposób bardzo dobry i też przemyślany. Istotne akcesoria, w które można wyposażyć wannę, to na pewno są uchwyty. Mamy do dyspozycji różne uchwyty w różnym wzornictwie, ono jest dopasowane do poszczególnych modeli wanien, do tych wanien bardziej, nazwijmy to, zaokrąglonych są również odpowiednio zaprojektowane uchwyty. W przypadku wanien jednoosobowych najczęściej stosujemy 2 uchwyty symetrycznie umieszczone po obu stronach wanny. W przypadku wanien typu duo, czyli dwuosobowych, naprzeciwko syfonu mocujemy 1 uchwyt. Tutaj warto też powiedzieć, że wszystkie nasze uchwyty są wykonane z masywnego metalu, dzięki czemu naprawdę spełniają swoją funkcję, dlatego że zamocowane w stalowej wannie są naprawdę stabilne i stanowią prawdziwe, realne oparcie podczas wchodzenia i wychodzenia z wanny. Doskonałe rozwiązanie nie tylko dla osób starszych czy w jakiś sposób mających kłopoty z wchodzeniem, wychodzeniem do wanny, ale również świetne dla rodzin, dla dzieci. Po prostu zwiększają bezpieczeństwo użytkowania i bezpieczeństwo kąpieli. Ciekawą nową propozycją, już bardziej techniczną, to jest armatura Comfort Select. Jest to elektroniczna armatura do wanien, jaką proponujemy do większości naszych modeli jako opcję.
Jest to bardzo minimalistyczne rozwiązanie. Wszystkie funkcje, wszystkimi funkcjami możemy sterować ze specjalnego dotykowego panela, który jest umieszczony na rancie wanny. Za pomocą przycisków plus i minus mamy możliwość regulacji temperatury z dokładnością do 0,5 stopnia Celsjusza. Jest to bateria termostatyczna, czyli termostat dba o to, aby zmieszać wodę ciepłą i zimną w odpowiednich proporcjach, tak abyśmy na wyjściu uzyskali żądaną temperaturę. Ponadto trzy przyciski, czyli napełnianie wanny, przełączenie na słuchawkę prysznicową oraz otwieranie i zamykanie korka przelewowego, który też jest realizowany za pomocą właśnie przycisku tutaj na panelu, czyli też jest sterowany elektronicznie. Dzięki temu w momencie, kiedy uruchamiamy napełnianie wanny, korek zamyka się automatycznie. Możemy sobie zaprogramować nasz ulubiony poziom wody w wannie. Dzięki temu nie musimy pilnować jakby tego momentu, kiedy trzeba wyłączyć wodę. Woda po prostu przestanie się nalewać w odpowiednim momencie. No plus takie elementy jak zablokowanie panela, aby go przypadkowo nie uruchomiły dzieci, czy na czas po prostu jego pielęgnacji i czyszczenia. Dodatkowo do tego zestawu mamy syfon z napełnianiem bądź bez oraz wąż prysznicowy w dwóch wariantach. Albo jest to wariant taki jak na lewym zdjęciu, czyli montaż węża jest na zewnętrznej krawędzi wanny, albo wąż jest chowany w rancie wanny, pod rantem wanny, po prostu wiercimy otwór i jest specjalny wąż ze sprężyną, który jest ukryty pod wanną. On jest też rozwiązany w ten sposób, że ewentualnie krople wody, które spływają nam z słuchawki po wężu pod wannę, odprowadzane są do instalacji odpływowej. No i kolejny wyjątkowy element wyposażenia wanien, jaki można zamówić w naszej firmie, to jest system Soundwave. Soundwave, czyli inaczej system audio do wanien. Możemy w wannie, relaksując się podczas kąpieli, słuchać naszej ulubionej muzyki i tutaj wanna stanowi rodzaj wzmacniacza dźwięku. Jak to działa? Do wanny, do zewnętrznych ścian wanny przymocowane są głośniki. Dodatkowo przyklejone są specjalne maty, które poprawiają, optymalizują akustykę wanny. I pod wanną mamy zainstalowane specjalne sterowanie, które jest po prostu odbiornikiem Bluetooth. I w tym momencie możemy z dowolnego urządzenia wyposażonego w Bluetooth połączyć się z tym systemem Soundwave i puścić naszą ulubioną muzykę. Wszystko to bezprzewodowo oczywiście, a ponadto wszystko to praktycznie niewidoczne w łazience, dlatego że cały system jest schowany pod wanną. Tak jak wspomniałem, wanna stanowi rodzaj wzmacniacza dźwięku. Ta czasza wanny jest doskonale akustycznie tutaj poprawia jeszcze jakość dźwięku. Każdy z użytkowników, każdy z domowników jest niezależny, może przyjść ze swoim telefonem, iPadem czy innym urządzeniem wyposażonym w Bluetooth i odtworzyć swoją ulubioną muzykę. Druga część naszego asortymentu, czyli powierzchnie prysznicowe, brodziki. Tutaj też chciałbym pokazać wybrane, wyjątkowe rozwiązania. Pierwszym z nich jest na pewno powierzchnia prysznicowa Xetis, powierzchnia, która odpływ ma umieszczony w ścianie. Wyjątkowe rozwiązanie wzornicze, ale również wyjątkowe rozwiązanie techniczne. Cała powierzchnia prysznicowa jest dostępna, nie ma żadnych elementów, które nam przeszkadzają podczas kąpieli. Wyjątkowe, minimalistyczne rozwiązanie. Syfon ukryty jest w ścianie. Dostępnych jest 13 rozmiarów tej powierzchni. Syfon może być ukryty albo za taką atrapą, w której możemy wkleić płytkę czy inny materiał, który mamy na ścianie, dzięki czemu
doskonale nawiązuje właśnie do tego, co jest na ścianie w kabinie. Bardzo ładne, minimalistyczne rozwiązanie. Lub w drugiej wersji osłona syfonu jest chromowa. Zaletą tego rozwiązania jest również to, że ono jest wyposażone w syfon o niezwykłej wydajności, ponieważ odbiór wody w tym syfonie to jest 1 litr na sekundę, czyli naprawdę również duże głowice prysznicowe czy deszczownie są bez problemu obsługiwane przez to rozwiązanie. Jest on też bardzo dobrze dostępny, jeśli chodzi o pielęgnację, czyszczenie, gdyż zdejmując tą osłonę syfonu mamy pełny dostęp do właśnie syfonu i do tego, aby go łatwo wyczyścić, łatwo utrzymać w czystości. Kolejne, jeszcze jedna istotna rzecz, o której chciałem wspomnieć, to rozwiązanie jest też, my mówimy, systemowe, to znaczy dajemy wszystkie elementy systemu, począwszy od oczywiście tej emaliowanej powierzchni, poprzez syfon, stelaż, na którym mocujemy to rozwiązanie i do tego dodatkowo jest jeszcze cały system uszczelnienia styku między powierzchnią a posadzką tudzież ścianą, także kompletne rozwiązanie przemyślane od początku do końca. Nie ma tu żadnego elementu, który zostałby pozostawiony przypadkowo. Kolejny produkt, czyli Konoflat, też bardzo charakterystyczny produkt, bardzo charakterystyczne wzornictwo. Syfon ukryty pod emaliowaną kwadratową przykrywą umieszczoną w płaszczyźnie brodzika. Spadki praktycznie niewidoczne, ale oczywiście one tutaj są, tak aby zapewnić bardzo dobre odprowadzenie wody. Ta powierzchnia dostępna jest aż w 33 rozmiarach, także no praktycznie do każdej łazienki znajdziemy dobre rozwiązanie. Najmniejszy 80 na 80 cm, największa powierzchnia to jest 100 na 180 cm. Jeżeli komuś nie odpowiada lub po prostu nie pasuje do innych elementów, to charakterystyczna kwadratowa pokrywa odpływu, mamy alternatywę w postaci powierzchni o nazwie Skona, który ma okrągłą pokrywę syfonu, również bardzo płytkie, bardzo eleganckie rozwiązanie. Wszystkie te nasze płytkie powierzchnie prysznicowe, brodziki są dostępne nie tylko w kolorze białym, nie tylko w kolorach tak zwanych sanitarnych, czyli tych właśnie dostępnych w ceramice sanitarnej. Mamy również bardzo ciekawą, elegancką gamę kolorów Coordinated Colors Collection. Są to kolory matowe, nawiązujące do aktualnych trendów. Są to szarości, beże, antracyty, które pozwalają nam na instalację i połączenie koloru z aktualnie też jakby obowiązującymi kolorami innych materiałów, czy to są płytki, czy kamień, czy drewno. Tu jeszcze tylko taki króciutki przegląd możliwości i też tylko wybranych, jeśli chodzi o nasze brodziki i powierzchnie prysznicowe. Ta gama jest naprawdę bogata, zarówno jeśli chodzi o kształty, jak i o szeroką gamę rozmiarów. Tutaj możliwości są bardzo duże. To, co również bardzo istotne w przypadku naszych brodzików i powierzchni prysznicowych, to ich tak zwana funkcjonalność montażowa. Oczywiście tutaj najbardziej pożądanym i takim najbardziej na czasie sposobem montażu powierzchni prysznicowej jest zabudowa w płaszczyźnie podłogi, tak jak na pierwszym zdjęciu. I praktycznie każdy nasz brodzik może być zainstalowany w ten sposób. No ale niestety nie zawsze jest to możliwe ze względu na grubość warstw posadzki, ze względu na konstrukcję stropu. Dlatego również większość naszych produktów możemy zainstalować też w inny sposób, czyli tak jak tutaj na kolejnym zdjęciu, czyli po prostu na podłodze. Podnosimy się wtedy o wysokość rantu, który ma 32 mm.
i w ten sposób jakby zmniejszamy tą głębokość, na którą musimy wejść w strop z instalacją odpływową. No a w sytuacjach takich najbardziej krytycznych, gdzie w ogóle nie możemy schować instalacji w stropie, no możemy po prostu nasze brodziki zabudować w taki bardziej tradycyjny sposób z obudową frontową, czy w zależności od zabudowy narożną, czy też tak jak tutaj przy ścianie. Najmniejsza wysokość tej zabudowy to jest 10 cm, 7 mm. W tym zawarte są wszystkie spadki, czyli inaczej mówiąc, jest to liczone od górnej płaszczyzny brodzika do dołu syfonu. Ta wysokość wynika z tego, że oczywiście potrzebujemy zawsze mieć odpowiedni spadek w powierzchni prysznicowej i syfon, który spełnia normę. To szczególnie w obiektach użyteczności publicznej jest istotne. Syfon, który spełnia normę, ma określoną wysokość tak zwanego zasyfonowania, czyli tego słupa wody, który stoi zawsze w syfonie i zabezpiecza przed przed dostawaniem się nieprzyjemnych zapachów do pomieszczenia. Jeśli chodzi o tą stronę montażową, to też chciałbym zwrócić uwagę na jedno unikalne rozwiązanie, jakie mamy dostępne do naszych powierzchni prysznicowych, czyli na tak zwaną ramę ESR2. Jest to system montażowy, który nie tylko spełnia funkcję nośną, czyli nie tylko podpiera brodzik, ale również dodatkowo zabezpiecza przed wnikaniem wilgoci pod powierzchnię prysznicową. Rama skonstruowana jest w ten sposób, że jest nieco większa od brodzika, stanowi takie jakby korytko i w sytuacji, jeżeli z czasem gdzieś uszczelnienie między powierzchnią prysznicową, między brodzikiem a podłogą czy ścianą uszkodzi się, a my nie mamy tego świadomości, to wilgoć, która wnika pod brodzik, wpada do ramy i jest odprowadzana specjalnym wężykiem tutaj do syfonu. W ten sposób uzyskujemy praktycznie 100% bezpieczeństwa, jeśli chodzi też o zabezpieczenie przed właśnie wnikaniem wilgoci w trakcie użytkowania pod powierzchnię prysznicową, a tym samym przed budowlanymi. Ten system instalacyjny jest też o tyle ciekawy, że pozwala on na wykonanie wszystkich operacji montażowych praktycznie bez brodzika, to znaczy brodzik jest ostatnim elementem montowanym tutaj w tym systemie. W takim bardzo schematycznym skrócie wygląda to w ten sposób, że po przygotowaniu odpływu kolejny krok to jest ustawienie ramy. Ta rama wyposażona jest tutaj na narożnikach w takie specjalne szablony, które nam mówią, czy pokazują, na jakiej docelowej wysokości będzie ustawiony brodzik i jaki jest jego obrys, co pozwala właśnie ustawić ją bez używania brodzika na odpowiednim docelowym poziomie podłogi. Następnie w zestawie są takie specjalne szalunki wykonane z twardego styropianu, którymi obudowujemy tą ramę przed wykonaniem posadzki. Następnie wylewamy posadzkę, korzystając właśnie z tych szalunków. Podłączamy syfon. Dodatkowo w zestawie mamy specjalne taśmy uszczelniające, które wyklejamy na styku ramy i posadzki oraz ścian, które mają za zadanie też właśnie uszczelnić i zabezpieczyć te newralgiczne punkty styku między ramą a posadzką. Korzystając z tych szablonów, płytkujemy podłogi i ściany, właśnie płytkujemy jakby do szablonu, więc znowu nie musimy używać do tego celu brodzika. I ostatnim elementem montażu to jest właśnie obsadzenie brodzika na ramię, zamocowanie syfonu i uszczelnienie silikonem styków pomiędzy brodzikiem a ścianą i podłogą. To tak w skrócie, jeśli chodzi o ideę montażu tej ramy ESR2.
Przy tradycyjnym montażu na innych systemach również oferujemy rozwiązania, które mają na celu zabezpieczyć przed wnikaniem wilgoci właśnie pod brodzik. Tutaj jednym z tych rozwiązań jest specjalna taśma uszczelniająca, którą możemy zastosować zarówno na tych płaszczyznach pionowych, czyli między brodzikiem a ścianą, oraz na płaszczyznach poziomych, czyli tutaj, gdzie styka nam się brodzik z posadzką. Te taśmy przyklejane są do krawędzi brodzika, a następnie przyklejane są do ściany. I tu dzięki temu mamy właśnie doskonałe zabezpieczenie tego newralgicznego miejsca, które często jest powodem problemów właśnie jeśli chodzi o wnikanie wilgoci pod powierzchnię prysznicową. Cóż, my mówimy, że nasze powierzchnie prysznicowe i nasze brodziki są zdecydowanie najlepszym rozwiązaniem, jeśli chodzi o higienę i łatwość użytkowania i utrzymania. Po pierwsze ze względu na nasz materiał, ale również z tego powodu, że no mają jednorodną, pełną powierzchnię, która nie ma żadnych fug, tak jak w przypadku powierzchni wykonanych z płytek ceramicznych. Jest to zdecydowanie bardziej higieniczne rozwiązanie, również szybsze w montażu, gdyż nie wymaga specjalnych zabiegów izolacyjnych, tak jak w przypadku powierzchni prysznicowych wykonanych właśnie z płytek. W naszych powierzchniach już są zrobione spadki, to też ułatwia montaż, a przede wszystkim też no jest to bezpieczniejsze od strony właśnie takiej, że mniejsze jest ryzyko wnikania wilgoci pod powierzchnię prysznicową i łatwiejsze utrzymanie w czystości. Bardzo istotnym jeszcze jednym wyróżnikiem, jeśli chodzi o nasze produkty, jest możliwość zastosowania praktycznie w każdej wannie i w każdym brodziku powierzchni przeciwposzlizgowej. To jest tak naprawdę rozwiązanie, którego nie spotkamy w innych materiałach. I tutaj powierzchnia przeciwposzlizgowa, co to właściwie jest? Powierzchnia przeciwposzlizgowa to również jest emalia, która naniesiona jest w specjalny sposób na gotowy produkt. Jest to emalia, która ma inną ziarnistość, ma po prostu, jest inaczej zmielona, ma większe ziarno i ona jest dostępna jakby w trzech odmianach. Pierwsza to jest tak zwana częściowa powierzchnia przeciwposzlizgowa, która jest nanoszona w formie takiego wzoru na tą część brodzika czy wanny, który jest najczęściej używany do korzystania z prysznica. I po naniesieniu tego materiału ponownie wypalamy produkt w piecu, dzięki czemu ta emalia zatapia się jakby, stapia się z powierzchnią wanny lub brodzika, a więc jest z nią nierozerwalnie złączona. Parametry naszych powierzchni prysznicowych to w zależności od normy jest albo kategoria B, albo R10, czyli to są naprawdę dobre, wysokie parametry. I tak jak wspomniałem, pierwsza możliwość to jest powierzchnia przeciwposzlizgowa częściowa. Każdy produkt ma jakby ustalone miejsce i wzór. I można to sobie znaleźć na naszej stronie internetowej. Ten wzór jest też dobrany do kształtu danego modelu, tak aby jego forma i wzornictwo korespondowały z danym modelem. Druga możliwość to jest tak zwana pełna powierzchnia antypoślizgowa, czyli powierzchnia, która jest naniesiona praktycznie na całą użytkową część wanny lub brodzika, czyli na całe dno produktu. To jest kolejne rozwiązanie. No i najbardziej takie zaawansowane technologicznie i również wizualnie rozwiązanie to jest najnowsza nasza powierzchnia przeciwposzlizgowa Secure Plus. Dostępna jest w płytkich brodzikach wykonanych w kolorach Coordinated Colors Collection i to jest rozwiązanie, którego po prostu nie widać.
Tu nie mamy już tego wzoru, nie mamy tego, nazwijmy to, rysunku powierzchni przeciwpoślizgowej. Ta powierzchnia jest wykonana na całym dnie produktu w sposób niemal niewidoczny, a przy tym zachowuje wszystkie te parametry przeciwpoślizgowe, jak dotychczasowe powierzchnie, a więc kategoria B i R10. Na koniec dwa słowa. Zapraszam na pewno na naszą stronę. Na naszej stronie znajdziecie Państwo nie tylko produkty, znajdziecie również instrukcje montażu, instalacji, pielęgnacji. Znajdziecie Państwo również pliki kadowskie, jeżeli ktoś z nich korzysta, i wszelkie informacje o naszych produktach. Zapraszamy również do kontaktu z nami, jeżeli będą jakiekolwiek pytania, jesteśmy do dyspozycji nie tylko dzisiaj, ale również w późniejszych terminach. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego, mailowego. Jeżeli mielibyście Państwo życzenie, czy bylibyście Państwo zainteresowani prezentacją na temat taki już stricte techniczny, jak na przykład projektowanie powierzchni prysznicowych, dobieranie odpowiednich wysokości, syfonów, rozwiązań, to również jesteśmy gotowi umówić się tutaj na takie webinarium, jeżeli będzie taka chęć i zainteresowanie. A tymczasem dziękuję za uwagę. Odpowiem chętnie na pytania, które być może pojawiły się w trakcie mojej prezentacji. Tutaj mamy już kilka pytań. Pani Zula K. pyta, czy wanny przystosowane do korzystania z prysznica posiadają odpływ wykonany z materiału wanny, także nie jest tak widoczny. Akurat na tą chwilę te faktycznie najbardziej przystosowane do korzystania z prysznica wanny mają tradycyjny syfon. Ale być może to pytanie jest dobrym przyczynkiem do tego, abyśmy rozszerzyli naszą ofertę, gdyż na ten moment te wanny, które są z syfonem wykonanym z stali emaliowanej, to są głównie wanny typu duo, czyli z odpływem na środku, a to, jakkolwiek jest możliwe oczywiście korzystanie z prysznica w tej wannie, można nawet w nich mieć antypoślizg, który będzie to tutaj nas wspomagał, ale to nie jest do końca to takie najbardziej idealne rozwiązanie. Kolejne pytanie, pani Anna C. Czy materiały w wersji papierowej są płatne? Nie, nie są płatne. Proszę po prostu o krótkiego maila na nasz adres Caldevaya. Z adresem prześlemy pani materiały pocztą. Pani Agnieszka P. pyta, czy mają Państwo jakąś uszczelkę systemową pomiędzy wanną a ścianą? Rozumiem, że chodzi o właśnie rozwiązanie szczelności tego połączenia wanny i ściany. Jak najbardziej, tak, mamy taką taśmę. Zresztą pytanie pewnie padło przy okazji brodzika, pozwolę sobie cofnąć. Dokładnie tą samą taśmę, którą stosujemy do połączenia i uszczelnienia brodzika ze ścianą, możemy zastosować również w przypadku wanny. To jest to samo rozwiązanie, ma tą samą funkcjonalność i jak najbardziej może być zastosowane również na styku wanny i brodzika. I ściany oczywiście. Tak jak wspomniałem, jeszcze tylko króciutko powiem, na tutaj po prawej stronie w panelu macie Państwo do pobrania nasz katalog tak zwany ogólny, czyli wszystkich naszych produktów oraz
To też szczególnie polecam katalog systemów powierzchni prysznicowych, gdzie znajdziecie Państwo sporo informacji technicznych, zarówno jeśli chodzi o dostępne rozmiary, jak i możliwe rozwiązania techniczne, jeśli chodzi o montaż naszych powierzchni prysznicowych. Jest to taki katalog, który właśnie temu zagadnieniu jest poświęcony. Polecam, jest w nim naprawdę sporo istotnych informacji, które być może przydadzą się w codziennej pracy. Proszę o pytania. Czy mógłby Pan rozwinąć ten element uszczelnienie wanny i ściany? Wanna nie omurowana, tylko na nogach z panelem maskującym. Jaką taśmę zamontować pod płytkami, które są położone jako element ciągły na ścianie? To może jeszcze rozwinę, bardzo proszę, ten element właśnie tutaj. Na czym polega to rozwiązanie? Ta taśma jest skonstruowana w ten sposób, że tutaj na styku między brodzikiem czy wanną ma specjalny bitum, który po przyklejeniu do brodzika, a następnie czy wanny, a następnie do ściany uszczelnia nam to miejsce w sposób naprawdę perfekcyjny. Następnie tą taśmę, która tutaj, tą niebieską, którą widzimy ponad krawędzią wanny lub brodzika, przyklejamy do ściany i na tą taśmę jest już naciągany klej do przyklejenia płytek ceramicznych. Dodatkowo istotnym elementem jest to, że tutaj jeszcze przed samym położeniem kleju jest taka specjalna wąska taśma, którą mamy naklejoną na niebieskiej taśmie, tak że odrywamy tą cienką taśmę, aby pozostał nam około centymetr miejsca takiego, gdzie kleju nie ma ponad krawędzią brodzika lub wanny. To powoduje, że po przyklejeniu płytek jakby pod spodem jest pusta przestrzeń, która sprawia, że po uszczelnieniu silikonem, nawet jeżeli ten silikon się gdzieś tam rozszczelni, to nie mamy kapilarnego podciągania wody pod płytki w górę ściany. To jest bardzo istotny element też zabezpieczający przed właśnie wnikaniem wilgoci. Pani Monika Z. pyta, czy ogrzewanie podłogowe ma jakiś wpływ na brodziki w płaszczyźnie podłogi. Wpływ ma o tyle, że należy przygotować odpowiednio odpływ, tak aby nie kolidował z ogrzewaniem podłogowym, to po pierwsze. No po drugie, musimy jakby zmieścić się ze wszystkimi tymi elementami, szczególnie zasyfonowania, więc z punktu widzenia materiałowego nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby stosować ogrzewanie podłogowe pod naszymi powierzchniami prysznicowymi. Istotne jest tylko to, żebyśmy te wszystkie elementy zmieścili i abyśmy no, nie kolidowali tutaj, jeśli chodzi o instalację odpływową i ogrzewanie podłogowe. Czyli musi to być zdecydowanie wcześniej zaprojektowane, przygotowane. Kolejne pytanie pani Dorota S. Czy powłoka antypoślizgowa w tej strukturze niewidocznej, czyli ten nasz Secure Plus, nakładanej na całości brodzika, jak jest z utrzymaniem jej w czystości, czy się nie brudzi bardziej niż klasyczna powłoka brodzika? Więc tak, oczywiście ze względu na to, że ta powierzchnia antypoślizgowa ma troszeczkę inną strukturę niż klasyczna powierzchnia brodzika czy wanny, wymaga trochę więcej nakładu pracy, jeśli chodzi o pielęgnację, ale jak najbardziej daje się bez problemu utrzymać w czystości. Można tu też stosować dowolne praktycznie środki czystości, woda plus detergent. Zresztą te powierzchnie antypoślizgowe są powszechnie przez nas stosowane właśnie w rozwiązaniach hotelowych.
sieci hotelowe wręcz wymagają tych powierzchni. Gdyby się nie dało ich utrzymać w czystości w sposób jakiś, nazwijmy to, bez większych problemów, na pewno by ich nie stosowały. To jest może takie potwierdzenie tego, że nie jest to jakoś bardzo problematyczne. Mamy już osobę, która jest zainteresowana prezentacją na temat montażu i wysokości, montażu i projektowania naszych powierzchni prysznicowych. Pytanie jest, kiedy mogłoby się to odbyć. Tutaj na pewno skonsultujemy się z Klaksonem i poinformujemy, jeżeli takie szkolenie w najbliższym czasie miałoby się odbyć, a myślę, że jest to dobry pomysł. Kolejne pytanie, pani Anna C. Jak wygląda sytuacja z utrzymaniem w czystości wanien czarnych? Wiadomo, że na powierzchni w takim kolorze osad z wody jest bardziej widoczny. Czy potrzebne jest używanie środków chemicznych przy każdym myciu wanny? Powiem tak, oczywiście na wannie czarnej wszelkiego rodzaju osady widać bardziej niż na białej, to nie ulega wątpliwości. Natomiast w takiej sytuacji, jeśli mówimy o czarnym produkcie, czy to jest wanna czarna, czy brodzik, to na pewno polecałbym zastosowanie specjalnej tak zwanej powierzchni uszlachetnionej, która jest dostępna w naszych wannach i brodzikach. Jest to powierzchnia, która zmniejsza napięcie powierzchniowe wody, ułatwia jej spływanie, dzięki czemu zdecydowanie mniej osadów pozostaje na powierzchni wanny i brodzika i do pielęgnacji też wymagany jest mniejszy nakład pracy i tak samo mniejsza ilość środków czystości. Z tymi osadami to też trzeba mieć świadomość, dużo zależy od jakości wody. W niektórych regionach naszego kraju woda jest bardziej twarda i wtedy na pewno troszeczkę trudniej jest z utrzymaniem w czystości, ale tak czy inaczej mogę z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że nasz materiał utrzymuje się najlepiej ze wszystkich, właśnie ze względu na tą zamkniętą ceramiczną strukturę i również ze względu na to, że w razie czy jakiejś sytuacji awaryjnej możemy sobie też pozwolić na użycie ostrzejszych środków czyszczących, czego nie możemy zrobić na przykład w przypadku innych materiałów, takich jak chociażby akryl. Kolejne pytanie pani Karolina J. Czy jeśli zamontujemy już na przykład brodzik biały i klasyczny kolor, znudzi nam się po dłuższym użytkowaniu, czy można wymienić sam brodzik bez konieczności usuwania całego podkładu? Jeśli pisze pani o tym usunięciu podkładu, rozumiem, że ma pani na myśli system montażowy, który mamy pod spodem. Jest to możliwe, ale nie przy każdym rozwiązaniu montażowym. Niektóre rozwiązania montażowe są takie, że wymiana brodzika no jest możliwa niemalże bez ingerencji w całą strukturę ścian, podłogi i systemu montażowego. Niektóre rozwiązania montażowe są trochę inne. Tutaj zależy to po prostu od zastosowanego systemu montażu. Mówi się też o tym, że niektórzy wolą montować płytki na brodziku, tak? Na przykład jeśli mówimy o tych płytkach ściennych, żeby one były na brodziku, inni wolą montować brodzik do płytek już przyklejonych do ściany. Oba rozwiązania są dopuszczalne, oba są możliwe, ale jeżeli mamy na uwadze chęć i wymiany brodzika po jakimś czasie, bo nam się na przykład znudził ze względu na kolor, to lepiej wtedy montować do płytek i wtedy nie ma najmniejszego problemu. Kolejne pytanie, czy w wannach systemem SoundWave jest zdejmowany panel zewnętrzny wanny, czy można te systemy montować do wannien już zabudowanych? Jak z konserwacją i dostaniem się do tego systemu w razie uszkody? Bardzo dziękuję też za to pytanie. System SoundWave można zamontować praktycznie w każdej naszej wannie. Podkreślam naszej, gdyż materiał naszej wanny jest tutaj też nie bez znaczenia, właściwie jest kluczowy dla jakości dźwięku. To po pierwsze.
Można go zainstalować również w wannach zabudowanych pod warunkiem, że znowu jest to nasza wanna i że mamy dostęp do instalacji elektrycznej, gdyż do tego systemu trzeba przewidzieć zasilanie. Jeśli chodzi o kwestię konserwacji, dostępu do urządzeń, to tak jak w przypadku hydromasażu, jak w przypadku wszelkich urządzeń montowanych pod wanną, dotyczy to też syfonu nawet i armatury, która jest pod wanną, należy zapewnić możliwość dostępu, czyli tak zwanej rewizji. Może to być rozwiązane w formie jakiegoś zdejmowanego panela czy płytki. Czasami jest tak, że łazienka na przykład graniczy z jakimś innym pomieszczeniem typu garderoba. Wtedy można z drugiej strony zainstalować taką rewizję, ale oczywiście technicznie wymagany jest dostęp do tych urządzeń w celach ewentualnie serwisowych. I jeszcze jedno pytanie, pan Michał S. Pytanie dotyczące jakości wody w kontekście przebarwień, bowiem bywa w niektórych produktach, iż pod wpływem wody płynącej z baterii po kilku latach następują odbarwienia mimo odpowiedniej pielęgnacji. Jak u państwa wygląda gwarancja w tym temacie? Nasza gwarancja obejmuje wszelkie wady produktowe, wszelkie wady wynikające z błędnej produkcji, czyli na przykład przebarwienie się naszej emali podlegałoby gwarancji, chociaż szczerze mówiąc nie przypominam sobie tego typu problemu, dlatego że tak jak wspomniałem, emalia nasza jest odporna na promieniowanie UV i tutaj nie następują odbarwienia tego typu. Jeżeli mówimy o przebarwienie spowodowane złą jakością wody, czyli mamy w tym momencie na myśli osady typu kamień czy inne naloty spowodowane właśnie tym, co jest zawarte w wodzie, to tutaj w przypadku wystąpienia takich przebarwień z całą pewnością mogę powiedzieć, że one nie zmienią struktury emali i nie wpłyną na samą emalię. Będą być może wymagały jakiegoś dokładniejszego czyszczenia czy zastosowania bardziej, nazwijmy to, agresywnych środków czystości, aby je usunąć, ale nie widzę problemu, żeby to zrobić. Nawet w przypadku takich sytuacji, z którymi też mieliśmy do czynienia, gdzie była bardzo twarda woda i ten osad kamienny pojawiał się po jakimś czasie na wannie, można zastosować specjalne środki, które właśnie usuwają ten kamień bez szkody dla powierzchni emali. Okay. Nie ma więcej pytań. Jeszcze raz dziękuję Państwu bardzo za uczestnictwo, za uwagę, za pytania. Zapraszam do kontaktu z nami, mailowego, telefonicznego. Jesteśmy do dyspozycji w razie jakichkolwiek pytań technicznych. Prosimy po prostu o kontakt. Dziękuję pięknie.